Witam Państwa, witam w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana dyrektora Wojciecha Konończuka, dyrektora, szefa Ośrodka Studiów Wschodnich, wybitnego analityka i znawcy polityki rosyjskiej i białoruskiej. Zresztą na innych, też w innych przestrzeniach z panem dyrektorem wielokrotnie miałem przyjemność kontaktować się, rozmawiać o sprawach, o których powiedzieliśmy, ale dzisiaj no, w charakterze wydawcy rzeczy niezwykłych, to znaczy pism Włodzimierza Bączkowskiego. Gdyby nie książka z 2000 roku doktora Jacka Kloczkowskiego i Pawła Kowala, profesora Pawła Kowala, no to byśmy chyba człowieka kompletnie nie znali. W pierwszym tomie dzieł zebranych, wydanych przez Centrum Mieroszewskiego i Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie, w tym tomie, proszę Państwa, takim najbardziej przeze mnie oznaczonym, bo ciekawe studium na temat Rosji, w ogóle historii Rosji, zetknięcia polityki zagranicznej ze służbami specjalnymi, ale do tego przejdziemy zaraz tutaj oczywiście. Pan dyrektor będzie o tym mówił, no to pan dyrektor takie duże opracowanie zrobił, także natury biograficznej, bo ja mówiąc szczerze, gdyby nie to opracowanie pana dyrektora, to ja znałem tą historię od momentu przybycia w 25. Bączkowskiego z rodziną do Warszawy. A to jest arcyciekawa historia i w ogóle arcyciekawy człowiek. Kiedyś usłyszałem taki zarzut, że to są jakieś pisma archaiczne, tam sprzed kilkudziesięciu lat. No nie, proszę Państwa, Włodzimierz Bączkowski w 2000 roku zmarł. Oczywiście ta książka to jest rarytas absolutny, bo jest pierwszy raz na rynku polskim się ukazała. Wcześniej ukazała się w 1946 w Jerozolimie. Zresztą pan dyrektor jest szczęśliwym posiadaczem oryginału. Tak, pokazać. Warto pokazać. No i właśnie, panie dyrektorze, dlaczego ten Bączkowski też w pana zainteresowaniach, w pana badaniach? Dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za zaproszenie. Gdybyśmy mieli tak najkrócej scharakteryzować Bączkowskiego i zapytali, dlaczego warto go po wielu latach od wydania jego pism, jego tekstów, jego książek czytać, to ja bym powiedział, że Włodzimierz Bączkowski był no, z całą pewnością jednym z najwybitniejszych znawców Wschodu, Rosji, Ukrainy, jakich mieliśmy w XX wieku. A przy tym z jakiegoś powodu jest to postać, która jest dzisiaj niemal cały czas kompletnie zapomniana, mimo tego, że pan redaktor wspomniał o tym krótkim tomiku wydanym w 11 tekstów, roku. Tak, w 2000 roku. Mimo tego on wciąż pozostaje, nie trafił pod strzechy, nawet wobec osoby, które zajmują się gdzieś tam sprawami międzynarodowymi czy wschodnimi. Nazwisko Włodzimierz Bączkowski myślę, że większości z nich jednak jest nieznane. Jak sobie myślimy o polskiej myśli wschodniej, w XX wieku szczególnie, w pierwszej połowie, to oczywiście pojawiało nam się tam Tadeusz Hołówko, Leon Wasilewski, Kucharzewski, potem Giedroyć, Mieroszewski, prawda, Zbigniew Brzeziński, natomiast nie Włodzimierz Bączkowski. Więc jak gdyby całą intencją wydania tych trzech tomów, w tym może przede wszystkim wznowienia wydania drugiego, tej jego czołowej książki Rosja wczoraj i dziś, która wyszła w Jerozolimie w 1946 roku. Tu mamy pierwsze wydanie, więc od czasu... też amerykańskie wydanie. Tak, o tym może za chwileczkę powiemy. Więc od czasu, kiedy ta książka ukazała się w 1946 roku, to nie było kolejnego wydania, ale też nie była ta książka dostępna, nie jest cały czas niestety nawet w internecie. Więc skoro mamy taki moment historyczny, jaki mamy dzisiaj, kiedy mamy od prawie roku no, pełnoskalową agresję rosyjską na Ukrainę, ja mam wrażenie, że my jako społeczeństwo polskie pewnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej po roku 91 potrzebujemy punktów odniesienia do naszej analizy Rosji Wschodu i Włodzimierz Bączkowski i jego ponadczasowe teksty, które są taką bardzo kompleksową analizą, która świetnie się czyta, ona cały czas jest mocno aktualna po tych kilkudziesięciu latach od jej wydania, więc ja się bardzo cieszę, że ta książka się wreszcie ukazała, bo ona jest świetnym instrumentem do tego, żeby dzisiaj umożliwiać Polakom rozumienie Rosji.
Tak, i to są trzy tomy. Koedycja Centrum Dialogu imienia Juliusza Mierszewskiego i Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie. Bardzo dziękuję zresztą za wydawcom za wszelką pomoc w zorganizowaniu dzisiejszego spotkania. To jest pierwszy tom rzeczywiście Rosja wczoraj i dziś, studium historyczno-polityczne. Drugi tom to jest Frontem do historii, to są te pisma prometejskie. Też za chwilę z panem dyrektorem porozmawiamy, czym była idea prometeizmu. Już ważne nazwiska dla idei prometeizmu padły, czyli Józef Piłsudski, Tadeusz Hołówko i Leon Wasilewski. I trzeci tom, Istota siły i słabości rosyjskiej. Bardzo też ciekawe studium w ogóle bolszewizmu. Włodzimierz Bączkowski, chyba możemy go uznać obok Sukienickiego, Leopolda Łabędzia, jako też człowieka, który miał ważny wpływ na myśl sowietologiczną w Stanach Zjednoczonych. Tak, zaczęliśmy jego biografię właściwie tak trochę od połowy, czy nawet tej drugiej połowy. A zaraz przejdziemy, bo rzeczywiście pan dyrektor świetnie zrekonstruował. W pierwszym tomie jest długi, obszerny esej pana dyrektora na temat w ogóle Bączkowskiego i rzeczywiście ten okres do przyjazdu do Warszawy, który dla mnie był w ogóle enigmatyczny, świetnie został napisany, zrekonstruowany przez pana dyrektora. Zaraz do tego przejdziemy, bo to jest, bo to też rzuca światło na to wyrobienie, poznanie Rosji bezpośrednio, w ogóle ukształtowanie w zasadzie, bo już przyjechał jako dorosły człowiek Bączkowskiego w Rosji, ale rzeczywiście jeszcze ta kwestia sowietologiczna, tak, Bączkowskiego dla środowiska amerykańskiego. Zacznijmy od tego, że ta jego książka Rosja wczoraj i dziś, ona się ukazała w bardzo specyficznym momencie, bo to był luty, mniej więcej połowa lutego, jak udało mi się zrekonstruować, 1946 roku. I to był taki moment, kiedy Zachód, głównie Stany Zjednoczone, zaczął rozumieć, że po II wojnie światowej porozumienie z niedawnym sojusznikiem, czyli Sowietami, będzie niemożliwe. 22 lutego, czyli kilka dni po ukazaniu się książki Bączkowskiego, George Kennan wysyła z Moskwy do Waszyngtonu swój słynny długi telegram, który położył fundament pod zimnowojenną strategię Stanów Zjednoczonych wobec Związku Sowieckiego. Natomiast 3 marca tegoż samego 1946 roku, właściwie przepraszam, 5 marca 1946 roku, Winston Churchill wygłasza w Fulton swoje słynne przemówienie, gdzie po raz pierwszy pojawiają się słowa o żelaznej kurtynie. Więc świat demokratyczny wchodzi w okres zimnej wojny. Po kilku miesiącach od polskiej wersji ukazała się też jego wersja anglojęzyczna książki Bączkowskiego o nieco zmienionym tytule, a zarazem też niektóre rozdziały też zostały przez Bączkowskiego trochę zmodyfikowane. On pisał jednak dla odbiorcy zachodniego i ta książka bardzo szybko trafiła za ocean, mimo tego, że ona również wyszła w Jerozolimie, niewielka oficyna została, ją wydała, chociaż za pieniądze też warto podkreślić, za pieniądze Armii Polskiej na Wschodzie. Zresztą obie te książki, mimo tego, że się czytelnik zakładki tego nie dowie, ale pieniądze na to pochodziły właśnie z Wydziału Kultury i Prasy Sił Polskich na Wschodzie, co też myślę, że było takim małym polskim orężem w wojnie propagandowej z Sowietami, która się wtedy zaczynała. Książka Bączkowskiego w języku angielskim, ona trafiła za ocean i bardzo szybko stała się oficjalnym podręcznikiem w National War College, czyli jednym z najważniejszych uniwersytetów kształcących kadry dla amerykańskich sił zbrojnych i dla amerykańskiego wywiadu. I dzięki temu, że ta książka zaistniała w Stanach, ukazały się recenzje od Foreign Affairs, poczynając po inne pisma, generalnie w większości pozytywne. Trzeba też pamiętać, że to był okres, kiedy w Stanach Zjednoczonych, generalnie na Zachodzie, wiedza na temat Związku Sowieckiego właściwie nie istniała. To był dopiero taki okres początkowy, kiedy Zachód zaczął się uczyć Związku Sowieckiego. Potem powstały różne katedry na uniwersytetach, różne ośrodki analityczne. Więc tutaj Bączkowski, ale też wielu innych emigrantów z Europy Środkowej, Polacy, ale nie tylko Polacy, no oni byli tymi specjalistami, którzy tą wiedzę o wschodzie Europy, o Sowietach mieli na starcie. I też dzięki tej książce Bączkowski, wprawdzie dopiero w 1955 roku, ale za ocean trafił. Jak się zaczęła ta droga Bączkowskiego? Ja byłem przekonany, że on rzeczywiście w kraju zabajkalskim przyszedł na świat ze względu na to, że ojciec był zesłańcem, a jednak nie. Pan dyrektor wskazuje, że to był dobrowolny wybór. Jaki to był wybór, że jego ojciec tam się znalazł?
Jego ojciec rzeczywiście wbrew temu, co się w polskiej literaturze, tej niewielkiej literaturze na temat biografii Bączkowskiego pojawiało, jego ojciec nie był zesłańcem. Ja w archiwum w Petersburgu znalazłem jego teczkę jego pracy. On był maszynistą. On pochodził spod Warszawy. Włodzimierz Bączkowski starszy, senior. Gimnazjum kończył na Pradze warszawskiej, a potem został wyrzucony ze szkoły za działalność konspiracyjną, znalazł pracę na kolei i za chlebem wyjechał początkowo do Petersburga, a chwilę potem na Daleki Wschód. Daleki Wschód na początku XX wieku to był ten region Rosji, gdzie bardzo szybko się linie kolejowe rozwijały, prawda? Kolej dalekowschodnia, transsyberyjska. I wtedy wielu Polaków emigrowało za chlebem do tej części, dalekowschodniej części Rosji, gdzie łatwiej było dobrą pracę i dobrą płacę. Więc Bączkowski senior osiada na niewielkiej, początkowo pracował w Irkucku, a potem przeniósł się prawie 100 kilometrów na południe i na takiej niewielkiej stacyjce, gdzie dosłownie kilkadziesiąt osób mieszkało, stacja się Bajkał nazywała i była położona nad jeziorem o tej samej nazwie, słynnym. Urodził się w marcu 1905 roku Włodzimierz Bączkowski. Jego matka również była Polką, pochodziła z Podlasia. Potem jego los, czy właściwie pracodawca rzucał Włodzimierza Bączkowskiego starszego w różne inne miejsca w okolicy Bajkału na Dalekim Wschodzie. Rodzina co kilka lat zmieniała stację, na której mieszkała, więc on się generalnie wychowywał w miejscu, które łatwo jest określić jako koniec świata. Znaczy daleko od ośrodków miejskich, daleko od kultury, wychowany w polskim domu, gdzie była też polska prasa i polskie książki. Według części opowieści na ścianie w domu wisiały dwa portrety, co też jest pewnie wiele mówiące, bo portret Piłsudskiego i portret Dmowskiego. Jeszcze, jak pan dyrektor wspomina, obraz Matejki, Kazanie księdza Skargi. Tak, również produkcja słynnego obrazu Matejki, więc on się wychowywał w polskim patriotycznym domu i to myślę takim patriotycznym domu, jaki jest tylko pewnie w polskich rodzinach, które wtedy mieszkały gdzieś tam na krańcach Imperium Rosyjskiego. On też zostaje wysłany jeszcze przed rewolucją rosyjską to jest pierwsze duże miasto na jego drodze życiowej, do Czity. Pewnie miasto, które większości z państwa nic nie mówi. Wtedy kilkudziesięciotysięczne, on tam chodzi do rosyjskiego gimnazjum, a potem w 17 roku wybucha początkowa rewolucja bolszewicka, a potem wojna domowa. Więc Bączkowski, który mieszka od początku w wielonarodowym środowisku, bo tu trzeba pewną uwagę zrobić. Mianowicie pamiętajmy, że Daleki Wschód pierwsze nie był tylko rosyjski, małe narody, czy małe i większe narody syberyjskie, a z drugiej strony był to także region, gdzie mieszkało kilkaset tysięcy Ukraińców. To był region, w którym doszło do przesiedleń, tylko nie przymusowych przesiedleń, tylko dobrowolnych przesiedleń, kiedy głównie Ukraińcy mieszkający na południu i na wschodzie obecnej Ukrainy za chlebem jechali w wielkiej masie na Daleki Wschód Rosji, który został nazwany, zresztą jest nazywany w literaturze ukraińskiej zielonym klinem. Więc on miał obok siebie nie tylko Rosjan, miał też obok siebie wielu, wielu Ukraińców. Także na stacji, gdzie jego rodzina mieszkała najdłużej, stacja Borzja, która znajdowała się niedaleko granicy chińskiej. Więc on, obcując z Rosjanami, Ukraińcami, innymi narodami, a zarazem obserwując katastrofę rewolucji, wojny domowej, widząc, czym jest bolszewizm w tym takim prawdziwym wydaniu. Czemu dał wyraz w tych pismach, o których zaraz będziemy rozmawiali? Tak, i on jak gdyby opuszcza Rosję, do której miał nigdy nie wrócić w końcu 20 roku, jako już 15-latek. Rodzina przenosi się do chińskiej Mandżurii, ale nie do Harbinu, bo Harbin, jak pewnie część z państwa wie, był takim głównym ośrodkiem polskim w tej części świata. 20 tysięcy osób mieszkało wtedy, Polaków mieszkało wtedy w Harbinie, z tym słynnym gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza, ale Bączkowski tam nie chodził. Bączkowski spędził pierwsze lata na stacji Mandżuria, o tej samej nazwie jak region, a potem przeniósł się do gimnazjum rosyjskiego w Buchedu i tam miał otrzymać maturę. Dopiero w 25 roku, czyli on jako 20-latek, osoba już ukształtowana, która znała nie tylko świetnie oczywiście język rosyjski, on nim władał na poziomie native'a, rzecz jasna, ale też mająca, myślę, że głęboką świadomość tego,
czym jest Rosja, co to jest za społeczeństwo, ale może, co jest tutaj kluczowe dla jego pierwszego etapu działalności, czyli prometejskiej, on też zdał sobie sprawę z tego, że Imperium Rosyjskie, potem Imperium Sowieckie to nie jest monolit, tylko to jest państwo, gdzie kwestia narodowościowa jest jedną z naczelnych. Więc 20-letni Włodzimierz Pączkowski we wrześniu 25 roku wysiada na stacji, na dworcu głównym w Warszawie. Po kilku miesiącach, zaczyna studia początkowo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dorosły człowiek, 20-letni, władał polskim, ale podobno bardzo zruszczonym. To wiemy z jego zachowanej teczki studenckiej w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, że on prosił kilkukrotnie, 2 czy 3 lata przesuwał termin takiego kluczowego egzaminu z języka polskiego. On został przyjęty z pewnym warunkiem, to znaczy, że złoży ten egzamin z języka polskiego, bo w związku z tym, że on przecież miał rosyjską maturę, w tejże chińskiej Mandżurii, a nie polską, więc warunkiem przyjęcia go na studia było zdanie po jakimś czasie tego egzaminu, więc on co jakiś czas przekładał. Władał oczywiście językiem polskim dobrze w mowie, gorzej w piśmie, gdzieś około 28 roku dopiero, czyli 3 lata po przyjeździe do Polski zdał ten egzamin, a zarazem wcześniej przeniósł się na wydział anglistyki, co jest ciekawe, więc wybitny polski sowietolog. Sinologię. Był sinologiem, pewnie nie wiemy w jakim stopniu, ale znał język chiński, bo jednak przecież wychował się głównie w otoczeniu Chińczyków w tym okresie, kiedy mieszkał w Mandżurii. Z jednej strony środowisko rosyjskie, emigracji białej, Mandżuria także przecież ważny ośrodek dla migrantów rosyjskich, którzy przed bolszewizmem uciekali. Więc on pewnie posługiwał się językiem chińskim, ale wybrał jednak jako ten swój główny kierunek studiów język angielski, co zresztą potem bardzo ułatwiło mu start, kiedy on w 1939 roku Polskę opuścił, przeniósł się początkowo na Daleki Wschód, gdzie spędził 15 lat, a następnie od drugiej połowy lat 50. aż do śmierci mieszkał w Stanach Zjednoczonych, więc to, że on świetnie władał językiem angielskim, w odróżnieniu od znacznej większości polskich emigrantów, było oczywiście czymś, co ułatwiło mu start. Ważny ten okres też jeszcze przedwojenny w dwóch aspektach. Przedwojenny Instytut Wschodni, który zajmował się trochę tym, czym się zajmuje ASW, czyli przyglądaniem się tego, co dzieje się na wschodzie. Oczywiście kształt granic jest zupełnie inny, proszę Państwa, to warto pamiętać, że ta Polska była bardziej przesunięta na wschód, potem Stalin nas odepchnął od wschodu w kierunku zachodnim, ale właśnie Instytut Wschodni i powolne wiązanie się z ruchem prometejskim, ważne pismo dla tego ruchu, Orient Wschód. W ogóle czym był, panie dyrektorze, Prometeus? To jest, proszę państwa, przede wszystkim drugi tom pism, Frontem do historii. Prometeizm był taką koncepcją polityczną, która, odwołując się do słów Piłsudskiego, mówiła, Rosja nie jest monolitem, wbrew temu, co się w większości ludzi na Zachodzie wydaje. Jest to państwo, którego największą słabością jest to, że naród rosyjski wtedy stanowił powyżej 50% mieszkańców. I prometeizm mówił, Polska nie będzie bezpiecznym krajem, dopóki między nami a Rosją nie powstaną suwerenne państwa, ukraińskie, białoruskie, także odwołując się trochę dalej do Kaukazu Południowego, właśnie kaukaskie, czy też w Azji Środkowej, być może także na Syberii. Prometeizm jednak miał też tą drugą nogę, która wydaje mi się jednak ważniejsza. On mianowicie mówił, nie będzie bezpiecznej Polski, zagrożenie egzystencjalne ze sobą zawsze będzie dla Polski istniało, dopóki nie podzielimy Rosji. Dopóki Rosja się nie rozpadnie po szwach narodowościowych. Więc odwołując się właśnie do słów Piłsudskiego jeszcze sprzed I wojny światowej, ci pierwsi prometeiści, tutaj mówiliśmy wcześniej o nazwisku Tadeusz Hołówka, a także Leon Wasilewski. Potem tą pałeczkę po zamordowaniu Hołówki przejął po nim Włodzimierz Bączkowski, który się czuł, myślę, w znacznym stopniu wychowankiem Hołówki. Także dlatego, że on jako student trzeciego roku zaczął działalność w orientalistycznym kole młodych. To była taka inicjatywa, która miała rekrutować nowe kadry dla ruchu prometejskiego, założona z inicjatywy między innymi Hołówki, który wtedy był szefem Wydziału Wschodniego w MSZ-cie. Więc Bączkowski, który nie tylko przyjechał z Dalekiego Wschodu uzbrojony w całą swą wiedzę na temat narodowościowy, ale też to jest kolejnym ważnym elementem. On wprawdzie mieszkał w Warszawie po przyjeździe,
ale jego rodzice mieszkali na Wołyniu. Więc on do rodziców regularnie oczywiście jeździł na święta, czy spędzał tą wakację i szybko zdał sobie sprawę z tego, jakim wielkim wyzwaniem dla odrodzonego państwa polskiego jest kwestia narodowościowa, głównie kwestia ukraińska. Jak wiemy, państwo polskie miało problem z polityką narodowościową, szczególnie ukraińską. Przypomnijmy, że to było w dwudziestoleciu międzywojennym ponad 15% stanowiła mniejszość ukraińska. Tak, i więc Bączkowski szybko zdał sobie sprawę, że prometeizm, pewna wiarygodność Polski dla narodów prometejskich wymaga ułożenia spraw tutaj wewnątrz Polski, w tym przede wszystkim. To jest taki cały rozdział, proszę Państwa, bardzo ciekawe zagadnienie ukraińskie na ten temat. On to zresztą był jeden z jego naczelnych tekstów w jego działalności w latach 30. On swoje pierwsze teksty, te pierwsze, do których dotarłem, zaczął publikować od wczesnych lat 30. I właściwie do II wojny światowej on się głównie jednak skupiał na zagadnieniach narodowościowych, prometejskich. Dopiero po wojnie, kiedy prometeizm został odłożony do historii, on się w większym stopniu poświęcił badaniom sowietologicznym. Natomiast uważał, że państwo polskie musi przede wszystkim uregulować kwestie ukraińską, kwestię mniejszości narodowych, aby pokazać swoją wiarygodność wobec innych narodów. On też uważał, co pewnie może nam się dzisiaj wydawać trochę fantastyczne, cała jego działalność zmierzała do stworzenia Ukrainy niepodległej, naddnieprzańskiej Ukrainy. Uważał, że to jest tak naprawdę gwarancja niepodległości, czy bezpieczeństwa może bardziej Polski, ale zarazem uważał, że możliwe jest porozumienie II Rzeczpospolitej z Ukrainą naddnieprzańską, kiedy wreszcie powstanie, i zachowanie granicy na Zbruczu. Byśmy trochę powiedzieli dzisiaj fantasta, dlatego że dwa silne nacjonalizmy, wówczas polski i ukraiński, wydawało się, że jest pewien węzeł gordyjski, który porozumienie jest właściwie nie do wyobrażenia, szczególnie biorąc pod uwagę... No właśnie, jak on to praktycznie sobie wyobrażał, no bo przecież spór o Lwów, lata 1918-1920 w zasadzie, to była regularna walka między żywiołem polskim a ukraińskim, gdzie zresztą padło kilkanaście tysięcy ofiar po jednej i drugiej stronie, 10 tysięcy Polaków i około 15 tysięcy Ukraińców. Tak, przy tym przecież jego patron intelektualny Hołówko został zamordowany przez nacjonalistów. I może chciał daleko posuniętej autonomii. Mało tego, część ukraińskich środowisk tak to tłumaczyło, że dla nich wrogiem nie są środowiska endeckie, tylko właśnie Hołówko, bo oni się obawiają rozpuszczenia w żywiole polskim. Dokładnie tak było. On za Hołówką uważał, że musimy dać Ukraińcom poczucie, że są współgospodarzami Galicji Wschodniej i Wołynia. Że oni muszą mieć swoje instytucje kulturalne, akademickie, finansowane z budżetu państwa polskiego, co z czasem miało zbudować pewien lojalizm ukraiński wobec państwa polskiego, mimo tego, że z czasem powstałaby, jak dążył do tego Bączkowski, cały ruch prometejski, Ukraina naddnieprzańska ze stolicą w Kijowie. On też uważał, że strona polska i ukraińska skupiają się na konflikcie między nami, natomiast obie strony mają znacznie poważniejsze, bo egzystencjalne przecież wyzwania, jakim była sowiecka Rosja, więc uważał, że to zagrożenie z zewnątrz doprowadzi w końcu do porozumienia polsko-ukraińskiego przy zachowaniu polskiej granicy wschodniej. Zarazem ostrzegał, że w 1937 roku napisał taki słynny tekst, który został tu przedrukowany, w tym drugim tomie jego pism prometejskich. Mianowicie on miał tytuł Idziemy w stronę Nowej Chmielniczyzny. 1937 rok, prawda, kiedy on pisze, jak się nie porozumiemy z Ukraińcami, nie zrobimy pewnych kroków w ich stronę, no to czeka nas, kontynuował klęska naszej idei państwowej na Kresach. 6 lat później zdarzył się Wołyń. I to jest też rok, kiedy wojewoda Stanisławowski-Józewski kończy swoją misję. Tam się pojawiają potem tacy dziwni sanacyjni pułkownicy, którzy odwracają w zasadzie próby reform, które próbuje wprowadzać Józewski. Na ile oni się znali? Dobrze się znali. Często bywał Bączkowski na Wołyniu. Bo to jest kolejna kapitalna, arcyciekawa postać, wielostronna. Kiedyś Paryska Kultura, Instytut Paryskiej Kultury wydał cały tom poświęcony Józewskiemu. Jeszcze niedawno, proszę Państwa, bo gdzieś tam sprawdzałem w internecie, jest do kupienia. Warto też znać myśl Józewskiego. Bardzo ciekawy, wszechstronny człowiek.
No, sam fakt, że Timothy Snyder poświęcił mu biografię kilkanaście lat temu, też pokazuje, że to była bardzo niebanalna biografia. To był jeden z tych polskich urzędników, wojewoda wołyński, którego również możemy zaliczyć do ruchu prometejskiego. On też był przekonany, że dopiero, że gdyby trzeba tworzyć pewne warunki do porozumienia polsko-ukraińskiego, więc eksperyment w ramach jednego regionu wołyńskiego próbował tworzyć przez kilka lat. To się zakończyło niepowodzeniem. Znaczy jednak elity rządzące w Warszawie, sanacyjne, jednak nacjonalistyczne, miały inną koncepcję na politykę narodowościową, więc ani to, co głosił Józefski, ani Bączkowski, to nie było słyszane. Mimo tego, że obaj panowie mieli dostęp do ważnych gabinetów, to szczególnie Bączkowski w drugiej połowie lat 30., kiedy on pozostawał w kręgu wpływów nie tylko polskiego wywiadu, dwójki, ale też kilku polskich premierów ówcześnie. W końcu lat 30. on też był bliski do objęcia funkcji szefa Instytutu Wschodniego, wspomnianej przez pana instytucji badawczej, założonej w połowie lat 20., która obok ośrodka Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie była jednym z takich dwóch czołowych polskich placówek, które zajmowały się badaniami nad Wschodem, nad Związkiem Sowieckim. Ale on też był, powiedzmy to może, on też był wydawcą Bączkowski. On też miał świetne pióro publicystyczne, pisał dużo, pisał chętnie. To się lekko czyta nawet po kilkudziesięciu latach. On w 30 roku zaczął wydawać pismo, które nazywało się Wschód-Orient, które założył Jerzy Giedroyć, więc panowie się już wtedy znali i ta znajomość pozostała właściwie do końca ich jednego i drugiego długiego życia. A w 32 roku też za pieniądze, czy ze wsparciem finansowym ze strony dwójki, założył biuletyn polsko-ukraiński i to było jedno z najważniejszych, ale też jedno z nielicznych w II Rzeczpospolitej miejsc dialogu polsko-ukraińskiego, gdzie taka platforma wymiany, dyskusji. Pismo działało do 1938 roku. W końcu 1938 roku zostało zamknięte decyzją administracyjną. To już nie był moment, tylko pokazało to fiasko polityki, idei takich ludzi jak Bączkowski, kiedy stawało się jasne, że do porozumienia polsko-ukraińskiego nie dojdzie. Ale to jest też, ja go bardzo długo też przede wszystkim kojarzyłem, tak go poznałem za sprawą pracy profesora Pawła Kowala jako zwolennika właśnie idei prometejskiej. I tutaj dzięki pana pracy, Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, dzięki AMP, nagle dostaje do rąk książkę, o której pan mówił. Jeszcze tylko pytanie, dlaczego książka Rosja wczoraj i dziś ukazała się w 1946 w Jerozolimie? Bo to przecież nie było jeszcze państwa Izrael, to jest mandat brytyjski, dosyć duży spór wewnętrzny między Palestyńczykami, Arabami, Żydami, dochodzi zresztą do wielu też skrytobójstw. Toczy się regularna wojna o terytorium późniejszego państwa Izrael. Dlaczego to jest 46. Jerozolima, tylko przypomnę. To może najpierw pokażmy, w którym momencie Bączkowski wyjeżdża z Polski. On pozostając przez lata 30. w kręgu wpływów oddziału drugiego, w połowie września został ewakuowany, zmobilizowany i wysłany za granicę do Rumunii razem z polskim rządem. Tam przez jakiś czas pracuje w takiej komórce analitycznej. Potem trafia do Turcji już w 1940 roku, a z Turcji bardzo szybko na Bliski Wschód. No i na Bliskim Wschodzie początkowo właśnie pracuje na potrzeby emigracyjnego MSZ-u jako właśnie analityk. To zresztą funkcja, którą on pełnił przez większość swojego życia. Potem powstaje w 1943 roku Stanisław Swianiewicz, uwolniony z sowieckich łagrów, zostaje powołany na szefa takiego biura studiów, które ma analizować po pierwsze sytuację na Bliskim Wschodzie, a po drugie politykę sowiecką. Więc Bączkowski robi to, co umie najlepiej. Też zaczyna wydawać takie pismo, które nazywa się Sprawy Bliskiego i Środkowego Wschodu. Dzisiaj kompletnie nieznane, a szkoda. Ja część tekstów jego w temacie wschodnim, które się ukazały na tego pisma, przedrukowałem w tych tomach. Bardzo ciekawe pismo, które było głównie na użytek wewnętrzny polskiego rządu emigracyjnego, ale także aliantów. Ono trafiało też regularnie do brytyjskiego Foreign Office. Czasami było krytykowane przez Brytyjczyków jako, zresztą ciągły problem z tym, że Polacy mieli inną koncepcję tego, czym są Sowiety, a Brytyjczycy, Zachód generalnie przez cały okres oczywiście wojny, ale też
potem także wiele różnego rodzaju naiwności, oczekiwań, że ten dialog jest możliwy z Sowietami. Mimo wszystko tej Polacy, Bączkowski byli bezlitośnie realistyczni, mówiący nigdy demokratyczny Zachód z Sowietami się nie dogada, zapomnijcie o tym. Zarazem ta działalność, jak ambasada sowiecka, czy też sowiecki MSZ regularnie wysyłali skargi na te różne polskie ośrodki emigracyjne, także na ten na Bliskim Wschodzie położony, oskarżając Polaków o działalność antysowiecką. To regularnie powodowało, że Brytyjczycy pochukiwali na emigracyjne polskie środowiska, to, które publikowały. No dość powiedzieć, że jedna z najważniejszych polskich gazet, czyli Wiadomości Londyńskie, przestała się ukazywać na 2 lata, między 1943 a 1945 bodaj rokiem. Władze brytyjskie odmówiły przydziału papieru, uznając, że to nie jest czas na pisanie tekstów antysowieckich i po prostu zamknęły gazety na ten czas. Więc to pokazuje, jakim duży był problem związany z pisaniem o Sowietach, to, co już nie wspominając wydawało. O Katyniu, warto przypomnieć. Nie wspominając o Katyniu, ale z drugiej strony pan redaktor się pyta, dlaczego ta książka ukazała się w Jerozolimie. Dlatego, że Jerozolima do 1948 roku była głównym ośrodkiem, głównym miejscem, w którym mieszkał Bączkowski. Kiedy wybucha wojna izraelsko-arabska, on się przeniósł do Bejrutu i tam mieszkał kolejne 7 lat. Więc postrzegamy jako znawcę, wybitnego znawcę Wschodu. A pamiętajmy, że on w Rzeczpospolitej mieszkał przez lat 14. Znacznie dłużej mieszkał, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, dłużej mieszkał w Rosji, ale też dłużej mieszkał na Bliskim Wschodzie. I on zresztą tego teksty publikowane w pismach, które wydawał na Bliskim Wschodzie, pokazują, że on przez ten czas stał się też świetnym znawcą regionu. Nie tylko analizował politykę sowiecką na Bliskim Wschodzie. Takim jego kolejnym, bardzo ciekawym wątkiem, który to jest cały rozdział na ten temat, to kwestia relacji Rosji z Azją. Tak. No dobrze, a gdzie oni by się w przypadku, do Rosji wrócimy, bo cały czas oscyluję wokół tego też tomu pierwszego, bo dla mnie to jest jakiś rodzaj takiego bardzo istotnego, poznawczego objawienia, jeśli chodzi o styl, o sposób patrzenia na Rosję, zaraz się wytłumaczę dlaczego, ale to jeszcze do kwestii sowieckiej przechodząc, gdzie oni by na przykład też z człowiekiem, który pisał bardzo dużo o Rosji sowieckiej, który w dużym stopniu też rozumiał też część beletrystyki, to są książki na temat Rosji, na temat sowietyzmu. Gdzieś na przykład by z Józefem Mackiewiczem, wybitnym mieszkańcem akurat Wilna, gdzie by się zgodzili, a gdzie była rozbieżność pomiędzy nimi? No myślę, że na pewno by się zgodzili z Mackiewiczem, jeśli chodzi o to, że Rosja była, jest i pozostanie, niezależnie od tego, czy jaka Rosja, zagrożeniem dla Polski, egzystencjalnym zagrożeniem. Natomiast jednak Bączkowski, pewnie za Kucharzewskim, uważał, że jest różnica między Rosją białą, carską, a Rosją czerwoną. Znaczy, tutaj Mackiewicz to niuansował, mówiąc, że to jednak nie jest jeden do jednego, że tam się bardzo dużo zmieniło, jeśli chodzi o zawartość obu reżimów. Natomiast Bączkowski uważał, że państwo rosyjskie od jego początków aż po Sowiety to jest tak naprawdę ta sama treść, ale inna forma. Czyli jak gdyby zmienia się trochę ta otoczka zewnętrzna. Zresztą Bączkowski też uważał, że Rosja nie jest państwem europejskim, że to jest tak naprawdę taka niewielka powłoka europejskości, a w środku mamy coś, co zupełnie Europą nie jest. I dlatego uważał, i to zresztą rozwijał tą myśl, że Rosji łatwiej jest się porozumieć z Azją, tutaj w szczególności z Chinami, ze względu na pewne metody, pewne wspólne korzenie państwowości, pewne mechanizmy, podobne mechanizmy działania państwa rosyjskiego, państw azjatyckich, także chińskiego, ale także również, jak to nazywał, pewne wspólne metody operacyjne między Rosją a Chinami. Natomiast jeśli chodzi o Europę, uważał, że Rosja jest strukturalnie niezdolna do porozumienia z Europą. Zaraz jeszcze będę pana doktora prosił o taką opinię, jak on patrzył na rozpad ZSRR po 91 roku, ale teraz wrócę właśnie do książki Rosja wczoraj i dziś. To, co dla mnie było, i tutaj wielkie wyrazy szacunku dla pana, dla wydawców, za wydanie tego tomu właśnie teraz. On teraz wyjątkowo smakuje. Dlaczego? Dlatego, że w Rosji wczoraj i dziś to, co mi uderza, to przede wszystkim
gdybym był decydentem politycznym, to bym właśnie chciał dostawać takie raporty na przykład z placówek dyplomatycznych bądź z rezydentur wywiadowczych. To jest, proszę Państwa, precyzyjny język, znakomita polszczyzna, mimo że nie wychowywał, głównym krajem, w którym wzrastał i stał się dorosłym człowiekiem dla Włodzimierza Bączkowskiego, tak jak pan dyrektor wspominał, nie była to Polska, ale znakomity, precyzyjny język. Analiza właśnie bardzo dogłębna historii Rosji, pokazanie tych wpływów, tak jak już pan dyrektor też wspomniał, azjatyckich, pewnych metod działania, w stosunku do prawdy przede wszystkim. To znakomicie wybrzmiewa w eseistyce Bączkowskiego. To, co nazywa dywersją, czyli wpływ służb na sprawy wewnątrzkrajowe, ale przede wszystkim też na działalność międzynarodową. I tutaj jest cała panorama dziejów przedstawiona w zasadzie od momentu zaczątków Rusi, potem Imperium Carów. Znakomicie przeprowadzona też analiza, w jaki sposób w Rosji zawsze istniał taki bardzo specyficzny wzrost, znaczy to we wszystkich krajach w zasadzie służby z oczywiście z placówkami Ministerstw Spraw Zagranicznych się przenikają. To jest normalne, że większość agentury działa przez rezydentury, znaczy, czy raczej oficerów operacyjnych. Ale tu jest to pokazane przez taką bardzo dogłębną analizę historyczną. Przekupstwo, korupcja. No, teraz obserwowaliśmy tam parę tygodni temu sprawę przekupstwa w Parlamencie Europejskim. Nie wiemy jeszcze, śledztwo trwa, kto to robił, ale znakomicie też Bączkowski tego typu metody pokazuje także w stosunku do Polski. Przede wszystkim do dworu carskiego, bojarskiego, ale także w stosunku do Polski. Znakomita analiza języka, wywodzonych pojęć w języku rosyjskim, które dotyczą na przykład sfery władzy. No, analityczno absolutnie znakomita książka. Mogę się tylko zgodzić z diagnozą pana redaktora. To była osoba, która świetnie pisała. To nie jest nudny język akademicki, tylko to jest wartki styl, bardzo konkretny z odwołaniem się do historii. On też pokazuje pewną ciągłość państwa rosyjskiego, jeśli chodzi o jego właśnie operacje specjalne czy operacje tajne. Pokazuje, że ten tajny prikaz, czy coś, co byśmy dzisiaj w nomenklaturze współczesnej nazwali służbami specjalnymi, które w państwie moskiewskim powstały w XVI wieku za Iwana Groźnego. Jeszcze zaraz, że to był to co on znakomicie pokazuje, tak jak dzisiaj to widzimy, patrząc na Moskwę, znaczy bezpośredni styk służb z władzą, czasami pomijając te szczeble pośrednie, to znaczy ja sobie tak to wyobrażam dzisiaj właśnie, że Władimir Putin też jako człowiek wywodzący się ze służb może mieć pewną lepszą orientację w terenie, bo przecież nawet ośrodki badawcze, socjologiczne to też są w obrębie gdyby w tej chwili FSB, te, które dostarczają takiej rzeczowej analizy na temat społeczeństwa rosyjskiego. To jest ciekawe, że to nie jest centrum Jurija Lewady. Oczywiście podejrzewam, że Kreml też badania zna, ale też ma własny gdyby ośrodek badawczy socjologiczny. To jest w ogóle zaskakujące. To wszystko już, proszę Państwa, jest u Włodzimierza Bączkowskiego. To taka anegdota. Jak wrzuciłem informację właśnie o wydaniu książek, ktoś tam mi napisał na Twitterze, że jakaś tam starzyzna sprzed 70-80 lat. No nie, właśnie, tu jest świeżość, bo to pokazuje doskonale, z jakich wzorców kulturowych politycznych, społecznych państwo rosyjskie się wywodzi. I w tym jest rzeczywiście ciągłość. Tutaj pełna zgoda i z panem, i z Bączkowskim co do tego. Jak patrzył z kolei Bączkowski na bolszewizm? Widział te różnice? Bo na przykład Mackiewicz mówił, nie mówmy o Rosji bolszewickiej, że to jest ta sama Rosja, którą była Rosja carska. Jednak carska Rosja, no to jest mega liberalizm przy tym, co zrobili bolszewicy z Rosją. Tak, on widział przede wszystkim kontynuację i ciągłość. On uważał, że tak naprawdę jest to ten sam system, który został trochę inaczej opakowany, natomiast zawartość jest taka sama. Pewne mechanizmy, pewna kultura strategiczna, to zresztą ważna część, ważny wątek w pisarstwie Bączkowskiego, kultura rosyjska, strategiczna, niezależnie od tego, czy Rosji carskiej, tej wczesnej, czy państwa moskiewskiego wczesnego za Iwana Groźnego, z odwołaniem, prawda, do kultury strategicznej azjatyckiej, Mongołów, no a potem okazuje się, że jest ta nić, która łączy to wszystko aż po bolszewizm, mimo że Zachód bardzo by chciał widzieć ewolucję bolszewizmu, ewolucję państwa sowieckiego. Bączkowski z kolei przekonywał, że naszym problemem, naszym tutaj myślał o świecie
zachodnim, demokratycznym, jest to, że Zachód generalnie ma problem, żeby zrozumieć istotę rosyjską i stąd te liczne pomyłki, pewne iluzje, pewne widzimisię, pewne myślenie życzeniowe, jeśli chodzi o czy Rosję carską, czy potem Rosję bolszewicką. Bączkowski, on był jednak analitykiem bardzo chłodnym, bardzo racjonalnie myślącym, bardzo realistycznie myślącym. On nie zajmował się myśleniem życzeniowym, tylko nazywał rzeczy po imieniu. Myślę, że to jest dzisiaj też wielka zaleta tego jego pisarstwa, które, jak już to mówiliśmy kilkukrotnie, ono jest bardzo adekwatne dzisiaj. To jest pewna właśnie ponadczasowa analiza. Bardzo świeże, tak. Bardzo świeża, która wspomniane przez pana redaktora pewne działania, które pewnie dzisiaj byśmy nazwali korupcją, pewien podstęp stosowany przez państwo rosyjskie, białe, czerwone, wobec Zachodu. On pokazuje na różnych przykładach, także przedrozbiorowej. Świadome czasami bezczelne kłamstwo. Już to bardzo często bezczelne kłamstwo. Od XVII wieku, tak. Ale zarazem właśnie kwestie korupcji, kiedy on pokazuje, jak poszczególny nazywa poszczególnych wysokich urzędników, czy w państwie austriackim, państwie pruskim, francuskim, ale także w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, którzy byli na liście płac Imperium Rosyjskiego. Więc on pokazuje, że po pierwsze, Rosja jest, jedna z takich czołowych tez Włodzimierza Bączkowskiego, Rosja jest zwykle słabsza, się nam się wydaje, natomiast jest silna słabością swoich przeciwników i pewną niemożnością swoich przeciwników zrozumienia tego, na czym polega istota rosyjskości, państwa rosyjskiego, jak to państwo operuje, czym to państwo się posługuje. I tutaj mówi Bączkowski, Rosjanie nauczyli się tego od Mongołów, że każda operacja zbrojna wymaga pewnego przygotowania, pewnych działań, które spowodowałyby rozkład przeciwnika, prawda? Dzisiaj pewnie moglibyśmy nazwać wolną informacyjną, pewnym działaniem propagandowym, ale pamiętajmy też, że Związek Sowiecki miał Komintern, który byśmy nazwali, że był taki trochę Russia Today, tylko że sprzed 60 lat. Więc Bączkowski, w odróżnieniu od pewnie większości obserwatorów zachodnich ówcześnie, mówił, Rosjanie są przygotowani do działań, które rozkładają system od wewnątrz, bardzo umiejętnie się tym posługują, a zarazem w okresie dekolonizacji Bączkowski mówi, Rosja carska, bolszewicka jest imperium kolonialnym, jest państwem kolonialnym, ale nie jest tak postrzegana przez cały świat, włącznie Zachodem. Na swojej działalności rzekomo antyimperialnej buduje swój kapitał polityczny w krajach ówczesnego trzeciego świata, wypierając wpływy stamtąd amerykańskie czy europejskie, ale tak naprawdę, jak przyjrzymy się, i on tutaj był pionierem, znaczy on w wielu kwestiach był pionierem, jeśli chodzi o stawianie pewnych tez, i tutaj bardzo słusznie zdiagnozował, że Rosję należy badać jako państwo kolonialne, co się zresztą zaczęło bardzo późno. On napisał taki fundamentalny tekst w latach 60. po angielsku, duży, przekonywał, dlaczego jego zdaniem Rosja sowiecka jest państwem kolonialnym. I mam wrażenie, że badania nad Rosją jako państwem kolonialnym dopiero przyspieszyły po 24 lutego 22 roku, kiedy w wielu umysłach zachodnich obudziły się prawda, pewne nowe obszary mówiące, gdzie właśnie zaczęło być Rosja postrzegana także jako pewne państwo, które tak jak pewne imperia wcześniejsze kolonialne, również w tym nurcie kolonialnym czy postkolonialnym należy badać. A to ciekawe, bo teraz jak pan dyrektor o tym mówił, tak sobie przypomniałem o książce, która kilka lat temu wyszła, całkiem niedawno, dwa lata temu miała wznowienie, Wojciecha Zajączkowskiego, zresztą dyplomaty, który pracował w Moskwie, Rosja, piąty kontynent świata. Zastanawiam się, na ile on znał Bączkowskiego, na ile go przywoływał. Nie pamiętam w tej chwili, bo książkę już czytałem kilka lat temu, ale dokładnie on na ten aspekt zwraca uwagę, jak się rozszerzało imperium. Tak, to jest zresztą świetna książka, ja ją sobie niedawno odświeżyłem, Rosja, ósmy kontynent, bardzo państwu polecam. Wyszło też jej kolejne wydanie, bodaj w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Tak, było. Świetna rzecz. Myślę, że jedna z najważniejszych książek o Rosji napisanych w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad. Wybitny nasz obecny ambasador w Pekinie, wybitny znawca historii Imperium Rosyjskiego, ale także pokazujący właśnie państwo rosyjskie jako państwo w gruncie rzeczy kolonialne. No, i tak właśnie trąci to Bączkowskim, co napisał. Dobrze. Jak patrzył Bączkowski na to, co dzieje się dla Polski? Oczywiście koniec systemu PRL-owskiego, to jest przełom 89-90 roku. Czasami mówiono o czerwcu 89 roku, no ale to jest ten okres. W Rosji, czy w obecnej
No, ZSRR rozpada się, krótko mówiąc, w 91 roku. I Bączkowski śledzi to. Jak on patrzy na to, co się dzieje właśnie po 91 roku z Rosją, jak powstaje wspólnota niepodległych państw, potem Federacja Rosyjska? Materiału do analizy myśli Bączkowskiego po 91 roku mamy niewiele, dlatego że on był już jednak człowiekiem bardzo wiekowym, się zbliżał do 90. No, trzeba przypomnieć, że on zmarł w wieku 95 lat. Jego najbardziej płodny twórczo okres to są lata 30., potem też lata 40., 50., kiedy on też z kulturą paryską pracował. Tutaj warto też przy okazji powiedzieć, że kiedy powstała Kultura, Instytut Literacki w lutym 46. roku, to Giedroyć postrzegał właśnie Bączkowskiego, z którym się dawna znał, że to będzie główne pióro wschodnie kultury. Znaczy długo, długo przed Juliuszem Jaroszewskim to Bączkowski miał być tym głównym głosem kultury w sprawach i Związku Sowieckiego, i generalnie Wschodu, także kwestii polsko-ukraińskich. To, jak wiemy, się nie stało, mimo tego, że on do swojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w 55 roku zdążył napisać kilka bardzo ważnych tekstów do kultury i potem odnowił współpracę z kulturą dopiero, kiedy przyszedł na emeryturę w latach 70. Więc po 70 roku on już, to są jego pojedyncze teksty, kilka w kulturze, kilka w niepodległości emigracyjne periodyk również. No i wreszcie jeden wywiad, który tak naprawdę pozwala nam trochę rzucić światła na jego ówczesne poglądy. On generalnie uważał, że znowu trochę idąc tym tropem ciągłości państwa rosyjskiego, niezależnie od tego, czy biała, czerwona, jelcynowska, a potem byśmy powiedzieli putinowska Rosja. On tam widział jednak głównie właśnie zmianę pewnej otoczki zewnętrznej, ale zachowanie tego wszystkiego, co wewnątrz, tej treści wewnętrznej. I mówił, że jego zdaniem, taki jego był wywiad z 92 roku, że w Rosji zwycięży czarny nacjonalizm, jak to powiedział, i dążenie do odnowy czy odbudowy imperium. Więc myślę, że to jest taki w pigułce jego spojrzenie na Federację Rosyjską, jako jednak państwo, które ma w sobie więcej kontynuacji niż zmiany. On też mówił, słusznie zresztą, że zmiany kultury strategicznej, zmiany polityki, treści tej polityki w przypadku takich państw jak Rosja, to wymaga pokoleń. To nie jest kwestia kilku lat, to nie jest kwestia zmiany jednego czy drugiego prezydenta, tylko to jest kwestia dwóch, trzech czy więcej pokoleń. Więc tutaj pozostało sceptyczne co do tego, że w tych nowych szatach Rosja, zwana od 91 roku Federacją Rosyjską, będzie w stanie prowadzić inną politykę. Jak widać, jego diagnozy właśnie z początku lat 90. one się w pełni potwierdziły. Także jeśli chodzi o to, że on uważał, że Rosja nigdy nie uzna odrębności państwa ukraińskiego, narodu ukraińskiego. Zawsze będzie postrzegać Ukraińców jako pewien subetnos narodu rosyjskiego, tego wielkoruskiego. I tutaj odwołując się do tekstów, kilku tekstów Putina między innymi, prawda, tego jego fundamentalnego z połowy 21 roku, kiedy on na wielu stronach przekonywał, że Ukraińcy nie są żadnym oddzielnym narodem, że to jest część narodu rosyjskiego, a państwo ukraińskie w gruncie rzeczy nie ma prawa do suwerennego istnienia. O tym wszystkim pisał wcześniej bardzo przenikliwie Włodzimierz Bączkowski, mówiąc, że Rosja nigdy nie dogada się z Ukrainą, dlatego że dążenie do niepodległości Ukraińców będzie fundamentalnym wyzwaniem dla państwa rosyjskiego i to też dawało mu asumpt do tego, żeby sądzić, że tu jest szansa na porozumienie polsko-ukraińskie, że oba narody mają inne, większe zmartwienia niż spór między nami a Ukraińcami, czy między Ukraińcami a nami. I powinniśmy się skupiać na tym, co nas łączy, te fundamentalne, strategiczne interesy w sferze bezpieczeństwa, niż na to, co nas dzieli. To już pan wcześniej o tym mówił, o tej koncepcji narodowościowej dotyczącej, czy bardzo ważkiej dla polityki rosyjskiej i wewnętrznej, i zagranicznej. To się wyczuwa też, zwłaszcza w wielkiej szachownicy czy wagonie komunizmu Zbigniewa Brzezińskiego. Czy panowie się znali i czy Bączkowski miał wpływ na Zbigniewa Brzezińskiego? To jest bardzo dobre pytanie. Znali się na pewno. W jego archiwum zachowało się kilka listów, archiwum Bączkowskiego, które jest przechowane w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku. Zachowało się kilka listów, które panowie wymienili. Ja generalnie postrzegam Zbigniewa Brzezińskiego jednak jako spadkobiercę polskiej myśli wschodniej, bo to, co on pisał także w temacie ukraińskim, to może jest nowum na gruncie sowietologii, rosjoznawstwa amerykańskiego, ale jak sięgniemy do
Piłsudskiego, jak sięgniemy do jeszcze wcześniej choćby koncepcji Czartoryskiego, hotel Lambert, to się okaże, że mamy pewną ciągłość. Ja lubię to powtarzać, że polska myśl wschodnia właściwie ostatnich 200 lat to jest pewna koncepcyjna ciągłość, kiedy jak gdyby kolejne pokolenia coś tam do niej dodają, natomiast istota tejże naszej koncepcji wschodniej, naszej strategii wschodniej, można by powiedzieć, pozostaje niezmienna. Znaczy ona głosi, i to spadkobiercą tego był także Zbigniew Brzeziński, że powstanie państwa ukraińskiego i narodów między nami a Rosją to w fundamentalny sposób zmieni układ sił w Europie Wschodniej i w Europie w ogóle. I pewnym warunkiem bezpieczeństwa dla Polski i innych narodów w regionie Europy Środkowej jest właśnie powstanie suwerennej Ukrainy. Tyle, że żadna władza rosyjska nie pogodzi się z powstaniem suwerennej Ukrainy, bo to będzie dla nich z kolei także wyzwanie, które będzie wpływać na samo pojęcie tego, czym jest Rosja. Więc żegnanie się, jak widzimy to zresztą bardzo dobrze w ostatnich szczególnie kilku miesiącach. Żegnanie się Rosji z imperium no, przebiega w wielkich bólach i ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami dla no, przede wszystkim dla narodu ukraińskiego. Zachęcam Państwa czy stronach Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, czy na stronach, gdzie jest sklep Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, można nabyć książki. Myślę, że też w wielu innych księgarniach w internecie, jak i w większych miastach również. Warto czytać Bączkowskiego, on bardzo rozwija myślenie. To jest też część bardzo ważnej tradycji politycznej w Polsce. No i to są naprawdę fenomenalne rzeczy. Wyrażam tutaj wyrazy jako czytelnik wdzięczności dla pana dyrektora za bardzo rzeczowe, bardzo ciekawe opracowanie tych pism, za bardzo ciekawy esej wstępny. Coś tak pan wspominał, mam nadzieję, że nic nie zdradzam, że chciałby pan napisać biografię Bączkowskiego. Włodzimierz Bączkowski miał niebanalny życiorys. Filmowy, absolutnie. Filmowy i oczywiście miał też dużą konkurencję, bo w XX wieku wielu naszych rodaków miało niebanalne życiorysy. Było ich bardzo, bardzo wielu. Ale nawet na tym tle to, czym sobą reprezentował Włodzimierz Bączkowski, to gdzie mieszkał, tak, co robił, gdzie pracował. No też nie wspomnieliśmy, że on wyjechał do Waszyngtonu prawdopodobnie, co jego książka w języku angielskim to umożliwiła, po to, aby pracować dla amerykańskiej administracji. To znaczy on był po prostu analitykiem od Związku Sowieckiego, pracując także na potrzeby amerykańskiego wywiadu aż do emerytury. Ta praca też nakładała na niego pewne ograniczenia związane z ograniczeniem twórczości na potrzeby polskich pism emigracyjnych, więc on w pewnym momencie zamilkł wręcz. Jest to bez wątpienia biografia, która wymaga jeszcze pogłębienia, także jeśli chodzi o jego okres pobytu na Bliskim Wschodzie, także jeśli chodzi o jego no, 45-letni okres pobytu w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że uda się z czasem napisać też już taką w pełni tego słowa znaczeniu biografię Włodzimierza Bączkowskiego, która też pokazuje, to jest biografia nie tylko wybitnej osobowości, bardzo niebanalnej, pewnie trudno porównywalnym z kimkolwiek z tego pokolenia, chociaż jak mówiliśmy, konkurencja była przecież bardzo duża, ale zarazem w jego biografii świetnie odbija się historia Polski. Od środowiska emigracyjnego na Dalekim Wschodzie Rosji, potem prawda, całego środowiska prometejskiego, potem działalności polskiej na Bliskim Wschodzie, gdzie on, przypomnij, mieszkał przez 15 lat, kręgów emigracyjnych, kultury paryskiej, prawda, gdzie on był bardzo blisko Giedroycia, szczególnie w tym pierwszym okresie istnienia Instytutu Literackiego, no a potem działalność polskich sowietologów w Stanach Zjednoczonych. I to jest pytanie, na które pewnie cały czas taki pełni tego słowa znaczenia odpowiedzi nie możemy jeszcze udzielić, bo nie mamy dostępu do wielu jeszcze nieodtajnionych materiałów amerykańskich, ale wpływ Bączkowskiego także na Bączkowskiego, ale też wielu innych, prawda, Polaków, polskich sowietologów czy sowietologów wywodzących się z tej części Europy na politykę rządu amerykańskiego, więc myślę, że wiele już o nim wiemy, ale też ciągle pozostaje wiele do odkrycia. Na pewno jest to biografia niebanalna, a przy tym to, co jest z niej być może dzisiaj najbardziej istotne, to jest to, że jego pisma wydane kilka dekad temu pozostają świeże. Ta jego analiza Rosji, analiza sytuacji w Europie Wschodniej, ona jest w wielu, wielu miejscach ponadczasowa, dlatego warto czytać Włodzimierza Bączkowskiego. Pełna zgoda. Zachęcam Państwa do lektury, a panu Wojciechowi Kononczukowi, dyrektorowi Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.